Hej, witam Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dwa cytrusiki, które przygotowałem pod taki mój projekt Zima. Po lewej jest cytrus, który wczoraj przyszedł, cytrus Yuzu. Przesadziłem go od razu do większej doniczki. Jest to cytrus, który według różnych źródeł, ale do minus 9-10 stopni powinien spokojnie wytrzymać na dworze. Przy większych mrozach może stracić liście, ale potem odrastają. A tu jest mój cytrus, który już mam troszeczkę dłużej. Jest to Satsuma. Wytrzymuje też do minus 7-8 stopni. Więc mój pomysł jest taki, żeby tą zimę jeszcze je trochę zaklimatyzować, więc zostaną jeszcze w donicach. I tak do minus 5-6 stopni będę je trzymał tutaj w tym miejscu. Samosunięte od wiatru. Więc do minus 5 je zostawię tutaj. Jeśli będzie większy mróz, to najwyżej schowam je tutaj do domku ogrodowego, ale nie będę je dawał do szklarni, gdzie jest grzane. I w przyszłym roku chcę je dać w grunt, bo przez ostatnie dwie zimy nie mieliśmy tutaj niższych temperatur niż minus 8 stopni i to tylko chyba 2 czy 3 noce w ciągu zimy, więc myślę, że sobie spokojnie poradzą. Więc jeszcze ta zima będą, jeszcze tą zimę będą stały tutaj w donicy. Zobaczymy, jak im idzie, jak sobie dają radę. A w przyszłym roku pójdą w grunt. No i potem zobaczymy, jak będą w gruncie rosły. Także po prawej Satsuma, po lewej Yuzu. No i zobaczymy. Fajnie by było, jakby się udało, bo mam już jednego cytrusa w ziemi, tryfoliatę. Ale tryfoliata na zimę gubi liście i po prostu są takie kikuty z kolcami tylko. Więc przez zimę nie jest to jakiś ładny cytrus, a Satsuma i Yuzu, jeśli nie ma większych mrozów, no to zachowują swoje liście i wyglądają, powiedzmy, jak takie prawdziwe cytrusy, no bo tryfoliata nie wygląda, powiedzmy, jak większość cytrusów ze swoimi trójlistnymi listkami, a to są, powiedzmy, takie bardziej pod standard cytrusów podchodzące cytrusiki, więc może to być ciekawy widok, jak będą sobie rosły w gruncie i będą w zimę zielone z listkami. Także pozdrawiam. No i zobaczymy, jak to wyjdzie przez tą zimę.